Piotr Wasześcik, witam ze studia Telewizji Mazury. Moim dzisiejszym gościem jest Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, mamy nowy 2021 rok, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali trochę o tym, co jest za nami. To był trudny, kryzysowy rok pandemii, tak? Podsumujmy, czy w ogóle mamy jakieś pozytywy, które w nim zaistniały? Na pewno miniony rok był zaskakujący i bardzo trudny. Kwestia pandemii po prostu wywróciła wszystko, co nawet nie było w wyobraźni przeciętnego mieszkańca Warmii i Mazur. Z tych pozytywów należy wyróżnić przede wszystkim fakt, że w tym pierwszym lockdownie sprostaliśmy temu zagrożeniu. Bardzo zdyscyplinowane społeczeństwo, współpraca wszystkich ze wszystkimi. No i oczywiście służba zdrowia, która stanęła na wysokości zadania. Udało nam się też w ramach i budżetu, i pieniędzy z Unii Europejskiej mocno wesprzeć właśnie obszar służby zdrowia w całym regionie, również gospodarkę. No i oczywiście duże inwestycje. Tutaj nic nie zostało zahamowane. Wykorzystywanie pieniędzy z Unii Europejskiej, to wszystko w dobrym tempie i sprawność administracyjna samorządów została tutaj naprawdę sprawdzona pozytywnie. Samorząd województwa jest takim bardzo poważnym dystrybutorem środków unijnych. Z tego, co doczytałem, jesteśmy na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o skuteczność wykorzystania tych środków. Oczywiście to jest duży sukces, bo trzecie miejsce na 16 regionów to wybitnie wyróżnia Warmię i Mazury. Cieszy fakt, że wtedy, kiedy zarzucano nam po prostu maruderstwo i wręcz utratę pieniędzy unijnych, to się zwyczajnie nie sprawdziło. O tym mówiliśmy wielokrotnie nawet w tym studiu. No i teraz wszystko na to wskazuje, że 100% pieniędzy unijnych będziemy mieli zakontraktowane. Mamy doskonały trzeci wynik w kraju. Powodzenie w renegocjacjach, bo duże środki też zostały przekazane na wsparcie chociażby hali Urania, czy kwestii szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, czy właśnie wsparcia również obszaru służby zdrowia. Także trzeba ufać samorządom. Ja przy tej okazji bardzo dziękuję beneficjentom i w obszarze samorządowym, ale głównie w obszarze gospodarczym i też w organizacjach pozarządowych. Wspólnie razem osiągamy sukces dla regionu i naszych mieszkańców. Wspomniał pan o tej hali Urani. No ona niewątpliwie wizerunek miasta stolicy regionu Warmii i Mazur odmieni. Zdecydowanie. To już był ostatni moment, gdzie zawalczyliśmy o duże pieniądze, ponad 130 milionów złotych. Wprawdzie inwestycja będzie kosztowała około 200 milionów złotych, ale bez tego wsparcia unijnego żaden samorząd, nawet miasto Olsztyn, nie byłoby w stanie zrealizować hali, która służy nie tylko kwestiom sportowym, widowiskowym, ale również targowym, ale również kwestiom gospodarczym, więc udało nam się przekonać Komisję Europejską i jest kolejny sukces. No jest też konkurencja dla Ostródy, bo tutaj przecież piękne obiekty są w stanie wyczekiwania. Tym bardziej, że jednak edukacja przez sport i wspieranie sportu daje wymierne korzyści dla społeczeństwa. Oczywiście, wiemy doskonale, jak region żyje piłką siatkową, jak AZS utrzymuje się w ekstraklasie piłki siatkowej od niepamiętnych lat, ale również gry zespołowe, takie jak chociażby piłka ręczna, wszelkiego rodzaju też duże koncerty, duże możliwości o charakterze tutaj regionalnym, ponadregionalnym, ekspozycji, targów w takim mieście, w centrum miasta, jak właśnie miasto stołeczne regionu, jest łatwiejsze z pewnością do zorganizowania i zabezpieczenia frekwencji niż gdzieś w terenie. W ostatnich dniach poprzedniego, już minionego roku uchwaliliście budżet. Jaki on jest? Nie ma ryzyka, że będzie nas stać, bo zauważyłem, że on ma takie tendencje bardzo inwestycyjne? Tak, jest to budżet zdecydowanie inwestycyjny. 50,5% to właśnie wydatki majątkowe.
To jest taki sygnał, gdzie walczymy po prostu z tą sytuacją niemalże załamania już kryzysu gospodarczego, bo poprzez inwestowanie wzmagamy gospodarkę, wzmagamy konsumpcję, wykorzystujemy do końca pieniądze unijne i to nam się doskonale udało. Oczywiście wskaźniki są pozytywne, nie wiemy co będzie po pierwszym półroczu. Zdecydowanie w gorszej sytuacji są samorządy gminne, bo tutaj jeżeli gospodarka będzie w załamaniu, to wybitnie dochody będą mniejsze, jeżeli chodzi o samorządy gmin, miast. Natomiast my głównie mamy subwencje, głównie mamy CIT-y, PIT-y w jakimś też mniejszym stopniu i tutaj wskaźniki są pozytywne. No, mamy rezerwę, też czekamy, co będzie po pierwszym półroczu. Jeżeli gospodarka się nie załamie, to samorządy z pewnością będą dobrze realizowały swoje zadania. Nie ma tego ryzyka, że w trakcie roku będziecie jednak musieli korygować budżet, bo tych wpływów będzie mniej, bo jednak sytuacja no, jest ryzykowna. No ryzyko jest, oczywiście stąd pewna rezerwa w budżecie występuje. Po pierwszym półroczu będziemy patrzyli, jak zadysponować wolne środki, które się ujawnią. Po rozliczeniu całkowitym poprzedniego budżetu, jeżeli nie będziemy musieli wspierać zbilansowania obecnego, to dalej pójdziemy w inwestycje. Wszystko zależy od tego, jaka będzie sytuacja gospodarcza w kraju. Panie marszałku, skończył się okres programowania, ostatni. Negocjowany jest kolejny. Jak na przyszłość wygląda ta sytuacja? Czy tych środków będzie mniej? No, zdecydowanie jest mniej środków. To też było wiadome od samego początku. Dla nas aktualnie proponuje się 1 220 000 000 euro. O ile to mniej jest? To jest o 500 000 000 euro mniej niż w poprzednim okresie programowania, więc zdecydowanie, mimo że programy są utrzymane w tej skali trudności, to pieniędzy jest mniej, stąd wszystkie samorządy, obszary gospodarcze, społeczne, pozarządowe powinny dzisiaj bardzo mocno pracować nad sieciowymi strategiami, zgłaszać do województwa obszary strategicznej interwencji i kompleksowe projekty, ponieważ dla wszystkich pieniędzy nie starczy. Ci, którzy będą najbardziej aktywni i przygotowani, jak nie w sposób, powiedzmy sobie, rezerwacji, to później w dużych konkursach będą szybciej po prostu alokowały te środki. Polska Wschodnia również jest w jakiejś konkurencji większej, bo doszło Mazowsze w tej części poza aglomeracją. I mimo, że jest 2,5 miliarda euro do podziału, to jednak duży potencjał potrzeb jednak w postaci Mazowsza stanowi konkurencję dla pozostałych województw. Trzeba być naprawdę bardzo sprawnym i bardzo przygotowanym na przyszły okres programowania. No ale z tego, co obserwujemy, to jednak współpraca między regionami też się rodzi. Tutaj zdecydowanie, jeżeli chodzi o Polskę Wschodnią, to wręcz projekty sieciowe i obszary, które są wspólne dla wszystkich województw, są w konsultacjach. Kwestia turystyki, infrastruktury, kwestia kultury, to wszystko mierzymy, żeby programy były zbliżone, tak jak to w przypadku było Green Velo, gdzie sieć rowerowa przebiegała przez wszystkie 5 województw. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie regionalnych programów operacyjnych, no to już jest bardzo mocno wewnętrzna działalność i oparta głównie na konkursach, oparta głównie na projektach o charakterze międzygminnym. Więc tutaj potrzeba silnej pracy w tym czasie samorządów i delegowania, można powiedzieć, tych obszarów strategicznych do województwa. Nasz region jest takim liderem, jeżeli chodzi o sieć miast CITASLOW. Co daje w zasadzie dla naszego regionu uczestnictwo tych mniejszych miejscowości czy stolic powiatów dla naszego regionu, uczestnictwo w tym stowarzyszeniu? Sieć CITASLOW to jest sieć ogólnoświatowa, liderem są Włosi, ale tu za nimi jest Polska i jeżeli mówimy o sieci miast CITASLOW w kraju, to mamy na myśli Warmię i Mazury, bo
To praktycznie tutaj dużo ponad 20 już samorządów miast jest w tej sieci. Parę jeszcze jednostkowo występuje w kraju. Natomiast u nas w Regionalnym Programie Operacyjnym jako kierunkowe wsparcie mieliśmy zarezerwowane 200 milionów złotych i ta rewitalizacja społeczna, ale również i infrastrukturalna w tych niedużych miasteczkach w regionie bardzo mocno jest wyraźna. Bardzo dobrze ta strategia była spożytkowana przez samorządy. Taka jest struktura, że oprócz miast prezydenckich, to praktycznie wszystkie miasta poniżej 50 tysięcy mieszkańców mogą ubiegać się o uczestnictwo w tej sieci. Do tego wszystkiego dochodzi fakt, że jest kilka miast średnich w regionie, a cała reszta to co najwyżej kilkunastu, a nawet kilkutysięczne miasteczka z dużymi potrzebami. W pobliżu mamy Lubawę, wystarczy spojrzeć na to miasto sprzed 10 lat, a teraz to różnica jest wyraźna, widoczna i z pewnością w tym mieście żyje się tak, jak idea czy ta slow wskazuje, czyli zdrowo i pięknie i spokojnie i zabezpieczone są wszystkie warunki do bytu mieszkańców i stworzone dobre dla gości, którzy przyjeżdżają. Na koniec naszego spotkania chciałbym zapytać o umowę, którą samorząd podpisał, jeżeli chodzi o wsparcie transportu zbiorowego, jakim jest kolej. To jest na pewno inwestycja też proekologiczna, ale większość regionów w związku nawet z tą sytuacją kryzysową czy ekonomiczną nie zaryzykowała takiej, bo nie wiem, czy to jest ryzyko, czy być może dobry ruch ze strony regionu, że podpisano umowę na 5 lat, jak dobrze pamiętam? Na 6 lat, a nie na krótszy okres, żeby móc mieć możliwość skorygowania. Na czym polega ten? Generalnie polega to na stabilności realizacji tego zadania. Głównym jakby wyzwaniem było utrzymanie tych pociągokilometrów. Jest to 3,5 miliona pociągokilometrów w regionie na rok. 3,5 miliona tych po prostu wyjazdów, które niestety w biletach nie są pokrywane. Bilety to w zasadzie pokrywają około 30% wszystkich kosztów. Resztę zwyczajnie musi dołożyć samorząd województwa. Negocjowaliśmy ponad rok. Wzrost usługi jest bardzo duży, bo w poprzednim okresie rocznie płaciliśmy około 43 milionów złotych plus fundusz kolejowy. Natomiast w tym czasie to jest kwota ponad 60 milionów złotych miesięcznie i też fundusz kolejowy, który do końca nie jest wiadomy, nie jest ustabilizowany. Tak to wygląda, że nigdy nie jest taniej. Z roku na rok wszystko drożeje. Pewnego rodzaju rozliczenia są też powykonawcze. Myślę, że może będą takie sytuacje, gdzie szczegółowe rozliczenie pozwoli nam nawet zmniejszyć tą dotację, ale nie zakładamy tego, ponieważ też jest dużo remontów na sieciach kolejowych i tam, gdzie jest nowa sieć, to trzeba wzmóc przejazdy. Stąd to jest największy koszt taki w organizacji zbiorowego transportu w województwie. W sumie umowa na te 6 lat to ponad 400 milionów złotych, a 400 milionów złotych to blisko połowa budżetu rocznego województwa. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Moim Państwa gościem był Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie Państwa.